Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zakażenie polega na przystosowaniu i rozmnażaniu się drobnoustrojów w danym organizmie. Dużą rolę w przypadku zakażeń odgrywa zmiana wrażliwości i odczynowości ustroju. Ze względu na mechanizm zakażenia wyróżnia się dwa jego rodzaje: zakażenie wewnątrzpochodne, czyli endogenne, oraz zakażenie zewnątrzpochodne egzogenne. Zakażeniom zapobiegamy poprzez higienę rąk i stosowanie środków ochrony indywidualnej, utrzymanie czystości otoczenia i osobistej podopiecznych, odpowiednie postępowanie z odpadami medycznymi i komunalnymi. Zakażeniom zapobiegamy również poprzez nieużywanie wspólnych ręczników, częstą zmianę bielizny osobistej i pościelowej, utrzymywanie w czystości łazienki, ubikacji, a także kuchni i innych pomieszczeń związanych z przygotowywaniem posiłków. Aby zapobiec zakażeniom należy także tępić owady i gryzonie przenoszące jaja i cysty pasożytów oraz dokładnie myć warzywa i owoce, szczególnie te spożywane w stanie surowym. Należy również unikać jedzenia surowego lub niedogotowanego mięsa. Na rysunku została zaprezentowana technika mycia rąk według Alifa. Przyjrzyjmy się rysunkowi. Najpierw z dozownika ściennego nanieś odpowiednią porcję mydła i myj ręce według schematu. Każdy etap to pięć ruchów tam i z powrotem. Następnie należy pocierać dłoń o dłoń. Pocieraj część dłoniową prawej dłoni o powierzchnię grzbietową lewej dłoni. Następnie zmień ręce. Ułóż dłoń na dłoni, splać palce i przesuwaj palce jednej dłoni między palcami drugiej dłoni aż do zagłębień międzypalcowych. Pocieraj grzbietową powierzchnię zagiętych palców jednej dłoni pod zagiętymi palcami drugiej dłoni. Kciuk prawej dłoni ujmij w lewą dłoń i wykonuj ruchy obrotowe wokół kciuka. Zmień ręce. Następnie pocieraj ruchem obrotowym opuszki palców prawej dłoni w zagłębieniu dłoniowym lewej dłoni. Zmień ręce. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.